Jak się bawiliście? Niesamowicie, fajnie było. Bardzo fajnie, mi się podobało. A co najbardziej wam się podobało? Sklep oraz zawody. Które zawody wybrałbyś? Tam, gdzie budowaliśmy auta oraz mechanik. A ty? Tam, gdzie budowaliśmy auta i bawiliśmy się robotami. Mogliśmy się tutaj nauczyć różnych zawodów i jak wygląda dorosłe życie. Jakie zawody poznałyście? Pierogarz, strażak, ogrodnik. Dużo tego było. A który z nich najbardziej wam się podobał? Dla mnie sportowiec. A dla mnie się podobał najbardziej ogrodnik. Kończymy kolejną edycję Miasta Dzieci w Świdnicy. Jak podsumujesz projekt? No, można śmiało stwierdzić, że projekt się udał. Mieliśmy ponad 900 dzieciaków na dwóch turnusach. Pierwszy turnus 500 dzieci, drugi ponad 450. Wiele wspaniałych firm, które się włączyły w tą akcję, które nam pomogły. Wielu wspaniałych wolontariuszy, którzy po prostu byli tutaj z nami, pomagali nam. Jednym zdaniem, udało się, było cudownie i mamy nadzieję, że będzie nas więcej w przyszłym roku. I te firmy, które były w tym roku z nami, w przyszłym roku będą również. Zachęcam również firmy, które nie mogły z jakichś przyczyn być w tym roku z nami, do przyszłorocznej edycji. I cieszymy się, że mogliśmy być tutaj. Oszczędzaliście pieniądze, czy od razu wydawaliście? Jak to było? Oszczędzaliśmy bardziej, bo lepiej było. Ja trochę oszczędzałem, trochę wydawałem. Ja za pierwszym razem wydałem 4 taurony i sobie zostawiałem. Co sobie kupiliście na sam koniec? Ja sobie kupiłem takie jakby bańki, jeszcze sobie kupiłem lotki, piłkę dla mojej siostry, jakieś batoniki, słodycze. Ja kupiłem tylko jedną rzecz, kupiłem helikopter zanieserowany. Ja kupiłem ten sam co on i jeszcze sobie kupiłem frytki. Będziecie chcieli tu wrócić? Tak, w następnym roku w zasadzie. Tak, na pewno. Czy wrócicie tutaj za rok? Ja już niestety nie mogę, za dużo lat mam. A będziesz chciała zostać wolontariuszem? Na pewno zostanę i będę przychodziła tu co roku. A ty wrócisz? Ja też wrócę.